Ukochani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, popiół widziany w miejscach nieszczęścia, wojen, pożarów i zgliszcz rodzi przerażenie. Popiół jest znakiem zniszczenia, przemijalności, końca czegoś, co było jakby niezniszczalne. Popiół i ogień wyrzucany z kraterów, wulkanów niósł niesamowity lęk przed zagładą. Rozpalone, zniszczone blachy wraków samochodowych rodzą w sercu przerażenie. Ale jest jeszcze inny popiół, jakby spokojny, cichy, budzący w sercach powagę. To popiół z gałązek palmowych posypywany na nasze zmęczone głowy. W kontekście wypowiadanych słów i czytanych dzisiaj tekstów liturgicznych znajdujemy coś tak bardzo potrzebnego dla naszej duszy. Przybyliśmy do świątyni, aby pochylić głowy i przyjąć popiół. Równocześnie chcemy otworzyć swoje serca, by w nie możliwie głęboko wpadła jedna z najbardziej podstawowych prawd objawionych przez samego Boga, ujęta w słowach: pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Dokonuje się to na progu Wielkiego Postu. Przed nami 40 dni przygotowania do ponownego przeżycia uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dlaczego Kościół posługuje się takim prostym, a bardzo wymownym znakiem? Człowiek to ciało i duch. Ciało jest częścią ziemi. Z ziemi pochodzi i do ziemi wraca. Jesteśmy podobni do różnych naczyń, od najprostszych glinianych kubków do najpiękniejszej chińskiej porcelany. Wszystkie one są z tej samej gliny i ostateczny kres zarówno najpiękniejszej porcelany, jak i zwykłych kubków jest taki sam. Gdy upadają na ziemię i rozsypują się w kawałki, spotykają się w śmietniku. Taki jest również nasz los. Ostatecznie wszyscy spotykamy się w ziemi, bo z ziemi zostaliśmy wzięci. Ale człowiek to nie tylko ciało. Człowiek to także duch. Duch pochodzi od Boga i do Boga wraca. Wielki Post, który dziś rozpoczynamy, jest dla nas przypomnieniem, że duch jest ważniejszy niż ciało, że duch ma nad naszym ciałem panować. Znakiem tego panowania ducha nad ciałem są nasze wielkopostne wyrzeczenia. Ograniczyliśmy dziś posiłki, aby pokazać, że duch jest mocniejszy aniżeli ciało. Taki jest chrześcijański sens postu. Człowiek wobec siebie i wspólnoty pokazuje, że jego duch jest mocniejszy, że jego ciało jest mu uległe. Każdy robi inne postanowienie. Jeden ogranicza palenie papierosów lub całkowicie nie pali. Drugi rezygnuje z picia alkoholu. Trzeci na czas Wielkiego Postu wyłącza telewizor i czas przeznaczony na jego oglądanie wykorzystuje do czytania
dobrej książki, prasy, Biblii. Czwarty wstaje 10 minut wcześniej niż zwykle, po to, by porządnie odmówić poranną modlitwę. To są małe gesty, a jednak mające wielkie znaczenie, ponieważ praktycznie dzień po dniu przez 40 dni dowodzą, że duch nasz jest mocniejszy aniżeli ciało. Prorok Joel, wzywając w imieniu Pana do nawrócenia, dodaje: rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Jezus rozwija jego myśl. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Nasz wielki rodak, papież święty Jan Paweł II, w jednym ze swych orędzi na Wielki Post napisał: wzywam każdego chrześcijanina, aby dał widzialne świadectwo swego osobistego nawrócenia przez konkretny gest miłości okazanej człowiekowi w potrzebie, dostrzegając w nim oblicze Chrystusa, który jakby specjalnie do niego kieruje słowa: byłem ubogi, byłem opuszczony, a ty mnie przyjąłeś. Wielki Post jest gorącym wezwaniem do świętości, do dokonania chociaż raz w roku bilansu zdrowia duchowego, przeglądu życia, powrotu na drogę prowadzącą do Boga, do ładu we mnie, w mojej rodzinie, w moim sercu, w moim sumieniu. Błogosławiony Paweł Giustiniani padł na kolana w pierwszym dniu Wielkiego Postu i wołał: Panie Jezu, oddaliłem się nie tylko od Ciebie, ale i od siebie samego. Pomóż mi powrócić do siebie, abym stamtąd mógł podążać ku Tobie. Daj mi poznać moje ciemności, ażebym szukał Twojego światła. Święty Augustyn powiada: diabeł wiele może, ale tylko u oziębłych i gnuśnych. Czart jest podobny do psa na uwięzi. Możesz czekać, ale nie ugryzie, chyba że ktoś się zanadto do niego zbliży. Dlatego unikajmy zbyt bliskich z nim kontaktów. Nie dawajmy mu możliwości wpływania na nas. Nie poddawajmy się jego władzy, bo zawsze mamy dość sił i łaski Bożej, aby się przeciwstawić, jeśli tylko chcemy. A jeżeli chcemy, to pokażmy to Chrystusowi. Pokażmy samym sobie, pokażmy innym ludziom, że jest to dla nas sprawa ważna, że zależy nam na przyjaźni i bliskości z Bogiem. I dlatego pilnie przestrzegamy jego nauki, a za każde zaniedbanie w tej dziedzinie pragniemy odpokutować. Pokażmy to przez gorliwą, pobożną modlitwę. Niech będzie już jej więcej niż zwykle, a może u niektórych niech ona się dopiero zacznie. Znajdźmy teraz czas na mszę świętą w każdą niedzielę i święto, może w dzień powszedni, bądźmy na rekolekcjach, praktykujmy naszą obecność w piątki na nabożeństwach Drogi Krzyżowej, w niedzielę na nabożeństwach Gorzkich Żali, przez dobrze odprawioną spowiedź wielkanocną. Odnówmy swoją przyjaźń z Bogiem i podejmijmy postanowienia konieczne do wytrwania w stanie łaski uświęcającej.
Niech dewizą naszej codzienności stanie się zasada stosowana przez starożytnych mędrców. Nulla dies sine linea. To znaczy żaden dzień bez kreski, a kreską zaznaczali każdy dobry czyn, jakiego dokonali. Aby to wszystko dobrze wykonać, spróbujmy wyciszyć się w okresie Wielkiego Postu, aby głos Boga został przez nas usłyszany i zrozumiany. Amen.